Nie zabije cię brak seksu. Może to troszeczkę niefortunne, że mówię to ja, ale z drugiej strony może to właśnie fortunne, dlatego że dzisiejsza Ewangelia wprowadza nam temat tych, którzy pozostają bezżenni, czyli nie mają mężczyzn swoich i kobiet, żon i mężów, i pozostają cali oddani na służbę królestwa, wszystkie swoje energie, styl życia podporządkowują tej decyzji, służbie. No i żyją. Więc konkluzja taka, że brak seksu cię nie zabije, jest zasadną konkluzją, zakładając oczywiście, że ci, którzy podejmują ten rodzaj drogi, pozostają wierni. Ale ta wierność jest możliwa. Myślę też, że celibat pod tym względem jest jakimś prezentem dla innych ludzi, dlatego że może przypomnieć tę prawdę, że cała ta sfera seksualności, ona może się rozwijać niekoniecznie tylko i wyłącznie poprzez ten jeden kanał, jakim jest erotyka, jakim jest bliskość erotyczna mężczyzny i kobiety.